Panowie, jesteśmy na onkolidze, która odbywa się dzisiaj po raz pierwszy. Została uroczyście już otwarta. No wy specjalnie na tą okazję napisaliście hymn. Powiedzcie, dlaczego akurat na tą onkoligę? No, bo to jest bardzo ważne dla nas, że możemy brać udział, możemy pomóc tym dzieciakom, które mają taki albo mieli taki problem i teraz, żeby oni odczuli te życie, to chcemy zrobić swoje sprawy maksymalnie profesyjne i chcemy to zrobić taki prezent dla tych dzieci. Czyja to była inicjatywa? Kto wymyślił, żebyście byli napisali hymn na cześć onkoligi? To właśnie jest taka nasza bardzo dobra przyjacielka Justyna Sypka i to dołączyli się do tego właśnie Fundacji Spełnionych Marzeń. To dla nas jest bardzo przyjemne i w ogóle przyjemno, że dzisiaj jesteśmy tutaj i możemy pomóc tym dzieciakom i też, że dzisiaj otworzyliśmy tę onkoligę, to jest dla nas bardzo przyjemne. Ale wy generalnie chyba wspieracie charytatywnie fundację, prawda? Bo to nie jest pierwsze wasze wydarzenie razem tak, z fundacją. Już było właśnie. Tak, będę pierwszy raz, że na takich dobroczynnych akcjach i my dużo radzi, że my mamy możliwość dołączyć do takich akcji, że nas zaproszują i w Ukrainie, i nie tylko w Polsce, i w всіх країнах, які нас запрошують. Ми дуже раді допомогти, а особливо в такий спосіб. A zechcecie nam teraz a cappella zaśpiewać chociaż początek hymnu? Tak, no chyba improwizacja będzie, no ale możemy spróbować coś. Spróbujmy. Ja będę też śpiewała z wami. Okej. Okay. We are the one, no one can find people with such a big heart, people with such a big heart. Faith is so strong, no time to doubt. After each fall, we get up. After each fall, we get up. We get up. Brawo!